Podkreśl Zig Dumna, bo ponieważ styl, w jakim reprezentują nasz kraj, przynosi zaszczyt im osobiście, ale też przynosi prestiż i zaszczyt naszemu krajowi. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Oliwia Szpakowska. W imieniu organizatorów tego wieczoru Polsko-Kanadyjskiego Klubu Sportu i Rekreacji Polonia chciałbym powitać tutaj Państwa bardzo serdecznie i podziękować za liczne przybycie. Jestem zaszczycona, że mogę powitać polską reprezentację paraolimpijczyków, ich trenerów i całą misję paraolimpijską. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy naszych zawodników. Chcę odczytać list od pana ambasadora skierowany do naszych paraolimpijczyków, zaadresowany na pana prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, pana Longina Komołowskiego. Szanowny panie prezesie, z ogromną przyjemnością witam na ziemi kanadyjskiej polską reprezentację na Igrzyska Paraolimpijskie w Vancouver. Paraolimpiada to wspaniała idea i bardzo się cieszę, że Polska jest na tym prestiżowym wydarzeniu tak silnie reprezentowana. Przekazuję serdeczne gratulacje dla pani Katarzyny Rogowiec, która w trzecim dniu igrzysk już zdobyła medal w biegu narciarskim na 15 kilometrów. Szanowni Państwo, przyznaję, że po raz pierwszy jestem na spotkaniu z Polonią. Co prawda światło mi tutaj przeszkadza, żeby tę salę zobaczyć, ale takiej ilości osób, przyznaję, nie spodziewałem się. Dla klubu polskiego rekreacyjnego Polonia, ponieważ widać, no, że klub sportowy potrafi taką imprezę zorganizować, więc sport łączy ludzi, to jest tym bardziej nas tutaj, sportowców, mnie cieszy, więc jeszcze raz gratulacje dla organizatorów. Z dumą noszą tego orzełka. Polska jest z nich dumna, bo ponieważ styl, w jakim reprezentują nasz kraj, przynosi zaszczyt im osobiście, ale też przynosi prestiż i zaszczyt naszemu krajowi. To jest panią Paulina. No, zaczniemy dość nietypowo, ale ma to swoje sens i znaczenie. A mianowicie chcemy Państwu przedstawić pana Jana Kołodzieja. Dla niego to są szóste igrzyska paraolimpijskie. Albert Wild zdobył złoto na 5 km, potem kolejne igrzyska, drugie miejsce, trzecie miejsce, więc tych medali jest ogromna ilość. Kolejny zawodnik, który po raz drugi jest na igrzyskach, to Kamil Rosiek. Wielkie brawa! Ale jeszcze przed nim jest parę startów i na tej olimpiadzie, więc trzymamy kciuki za nami. To jest niezwykła postać, to Sylwester Flis w kategorii narciarstwa biegowego. Natomiast chcę powiedzieć, że jest to złoty medalista w hokeju na sledżach w barwach USA Salt Lake City i najlepszy strzelec. Wielkie brawa! Dudzia, bardzo proszę. Pierwsze igrzyska, więc pierwsze koty za płoty. Tak jak ona sama. Kolejna postać, niezwykła również, Anna Szymulmajer. Teraz pierwszy na igrzyskach zimowych, ale ma za sobą bardzo długą przeszłość sportową w Atenach. Dziennikarze mówili o niej srebrna Ania, ponieważ przywiozła dla Polski 3 złote medale, ale tam się zakochała, wyszła za mąż za Austriaka. Pokochała śnieg i dlatego jest dzisiaj w Vancouver. Na koniec Katarzyna Rogowiec, nasza wczorajsza prezentacja. Katarzyna zdobyła na poprzednich igrzyskach w Turynie 2 złote medale. Katarzyna były jedynymi medalami. To nam dało 10 miejsce w świecie, więc bronimy takiego wysokiego miejsca. Mamy nadzieję i liczymy, wierzymy w to i trzymamy kciuki Państwa, zachęcamy do trzymania kciuków. Bardzo dziękujemy. Jest to jedno rzeczywiście z bardzo licznych spotkań z naszymi rodakami, z Polską. Jesteśmy zafascynowani Kanadą i Kanadyjczykami i myślę, że mogę to powiedzieć właśnie nie tylko w moim imieniu, ale
w naszym imieniu. Każde igrzyska są inne, każde spotkania są inne, ale to ma w sobie coś szczególnego. Jakąś taką otwartość i szczerość i dużo radości nas tutaj spotkało i pewnie jeszcze spotka. Także bardzo Państwu dziękujemy. To ja od siebie i od nas. Znaczna część z Państwa miała okazję go dotknąć, zobaczyć, sfotografować. Jest piękny, jest szczególny. Każdy medal okupiony jest bólem, wysiłkiem i mnóstwem pracy, więc mam nadzieję, że na tych igrzyskach jeszcze ci, którzy tutaj za mną w tym momencie też wspomogą ten nasz koszyk medalowy. Społeczeństwo jako społeczeństwo, gdyby nie stowarzyszenia, gdyby nie federacje, gdyby nie jakieś przemyślane działania, to prawdopodobnie byłoby nam bardzo trudno, albo po prostu nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, więc każdy z nas tak naprawdę może w tym całym procesie wziąć udział. A przygotowaliśmy takie medale dla naszych zawodników. Nie pozwolimy im wyjechać z Kanady bez medali, także postanowiliśmy im sami. A zawodnicy w tym zakończeniu obecni otrzymają je w paczuszkach, które zostaną zadzwonione do Whistler dzisiaj z całą ekipą. Także jeszcze raz gratulujemy. Jesteście na ten skromny czek, który, tak jak mówię, to jeszcze są tylko w tym momencie szacunki, ile byliśmy w stanie zebrać pieniędzy, organizując dzisiejsze spotkanie. A w tym momencie, Robert, mamy na czeku napisane $3000. 60 polskich pączków, które na pewno będą smakowały naszym wszystkim zawodnikom i chcemy, aby wyjechały w całości, które chcielibyśmy złożyć na ręce pana prezesa w formie takiej statuetki w kształcie liścia klonowego z dopiskiem Vancouver 2010. A czy możemy zdradzić, co w tej kopercie jest? Albo odpowiedzieć? A proszę Państwa, w tej kopercie jest $5000. Takimi mężowie są potrzebni. Państwo słabcy przekazali na ręce naszej medalistki czek $5000. Przed koncertem jest okazja spotkać zawodników, porozmawiać, zrobić zdjęcia.